Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam w programie Mocni Wierzy. Kościół istnieje od blisko 2000 lat. I od samego początku jego przeciwnicy zadawali pytania, czy jest sens, aby on istniał i skąd się wziął. Dlatego warto rozmawiać o tym, skąd Kościół się wziął, jaka jest jego misja i czy faktycznie został założony przez Jezusa Chrystusa. O tym w dzisiejszym programie. jest z nami ksiądz profesor Jan Persson z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Torniu. Szczęść Boże księdzu profesorze. W czasie naszych ostatnich programów udało nam się zamknąć ogromny blok tematyczny w teologii fundamentalnej nazywany Chrystologią. Od tego odcinka zajmiemy się eklezjologią, czyli działem w teologii fundamentalnej zajmującym się kościołem. Myślę, że ten temat jest bardzo ważny. Bo chyba jak nigdy wcześniej, tak w XXI wieku pojawia się wiele pytań o Kościół. I nie są to pytania, które przewijały się w latach poprzednich, takie właśnie jak co, skąd się wziął Kościół, jaka jest jego natura, jaka misja, po co istnieje, ale wielu katolików nawet podważa sens istnienia Kościoła. Jak odnieść się do takich pytań? Rzeczywiście. Trzeba by pewnie zacząć od tego, że ponad dwa lata temu rozpoczęliśmy nasze katechezy w telewizji Trwam od traktatu o religii. To się dawniej nazywało de vera religione, czyli traktat, który mówi o religii prawdziwej. Czy może istnieć takowa i jakie powinna spełniać kryteria, żeby można było uznać? Jakieś zjawisko za prawdziwą religię, a więc przede wszystkim mającą funkcję zbawcze. Potem zajmowaliśmy się kwestią objawienia Bożego, pytaniem, czy takowe jest możliwe, i jak objawienie Boże weryfikować. A nadto z tym się wiąże odpowiedź człowieka na Boga, który się objawia, czyli akt wiary. Jak powinna wyglądać dojrzała wiara? Jakie powinna mieć cechy? Czy wolno człowiekowi jako istocie rozumnej, krytycznej, myślącej, wierzyć byle jak? Wierzyć w byle co? Wierzyć byle komu? I kolejna rzeczywiście część, taka zasadnicza. Te, tego, co nazywamy teologią fundamentalną, to jest chrystologia, a więc próba pokazania wiarygodności Jezusa Chrystusa, Jego bóstwa, Jego człowieczeństwa, Jego mesjańskich roszczeń i argumentów, które przemawiają za tym, że Mamy rzeczywiście w Jezusie Chrystusie do czynienia z prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. I ostatni element to jest Kościół, tak zwany Kościół Chrystusowy. Będziemy pewnie przez długi czas wracać do tego pytania, czym, kim Kościół tak naprawdę jest, na, jaka jest jego natura, skąd się wziął, czyli będziemy pytali o jego genezę. I będziemy też pytali, co to znaczy być Kościołem, należeć do Kościoła, czuć się Kościołem. Rzeczywiście, w naszej epoce, jak Ksiądz tutaj na początku wspomniał, ludzie mają, wierzący ludzie, ludzie identyfikujący się, określający się jako katolicy, mają więcej problemów, kłopotów z Kościołem niż z Panem Jezusem. Tak chyba było zawsze, dlatego że, że ta wspólnota, którą sobie Pan Jezus stopniowo etapami kształtował przede wszystkim w oparciu o dwunastu zwanych później apostołami, to była wspólnota od początku złożona z prawdziwych ludzi, a więc z ludzi, którzy mają swoje zauszami, mają swoje charaktery, swoje słabości. Więc także ten kościół, który gromadził wokół siebie Pan Jezus, był daleki od ideału. Trzeba przyznać, że wiele problemów czy kłopotów, które i wierzący, ale także będący poza kościołem, mają z kościołem, bierze się zwyczajnie z nieporozumień, z niezrozumienia, czym kim. Kościół tak naprawdę jest. I trzeba, będziemy się tym pewnie zajmować dłuższy czas, żeby te uprzedzenia czy te wątpliwości dotyczące Kościoła Chrystusowego troszkę rozświetlić. Tym bardziej, że w opinii publicznej, przede wszystkim w mediach, w prasie, w telewizji, w internecie, jest na przykład w Polsce. Publiczny spór, bardzo żywy i on się nigdy nie kończy, mianowicie o obecność religii, w tym wypadku większościowej religii narodu polskiego, czyli katolicyzmu, w życiu publicznym. Czy to jest właściwe? Czy może rację mają bardzo głośni ideolodzy laicyzmu wojującego, którzy mówią, żadnych krzyżów w przestrzeni publicznej, żadnych nabożeństw, żadnych znaków religijnych sobie nie życzymy, ponieważ pa Polska ma być państwem laickim. Straszne nieporozumienie, żeby nie powiedzieć głupota, dlatego że yy, zasadniczy system prawny oparty o konstytucję Rzeczpospolitej mówi o dziedzictwie i tożsamości chrześcijańskiej naszego narodu i naszego państwa. Co więcej, warto y, przypomnieć, że na przykład obecność kościołów, bo to nie jest tylko kwestia e, Kościoła katolickiego w szkole publicznej y, na, na wszystkich y, etapach y, kształcenia dzieci i młodzieży y, nie wynika z widzi mi się jakiegoś księdza czy biskupa, ale jest y, Ufundowana na porozumieniu między Kościołem Rzymskokatolickim, konkretnie stolicą apostolską, która, ma, która jest w świetle prawa międzynarodowego podmiotem tego prawa, a Rzeczypospolitą Polską. I czasami można odnieść wrażenie, celowo robi się w tym zakresie zamęt, rzucając pewne hasła, proponując. Rozwiązania, które mają na celu usunąć chrześcijańskie znaki, czy powiedzmy, przejawy życia kościoła, czy kościołów, innych kościołów chrześcijańskich, które przecież od wieków w Polsce żyją, wspólnot, dokładnie po to, żeby właściwie tylko wprowadzić większe zamieszanie, a nie zaproponować jakieś konstruktywne rozwiązanie. I e, z, jeśli ksiądz pozwoli, zaczniemy od, od tych nieporozumień na temat Kościoła. Czym Kościół jest? Kim Kościół jest? Bo to e, nie jest rzecz albo, albo e, jakiś sztuczny twór, to jest wspólnota osób. E, I pierwsze nieporozumienie to jest taka zbitka pojęciowa Kościół Równa się biskupi z papieżem na czele. Jest w tym pewne ziarno prawdy. Dlaczego? Dlatego, że do istoty Kościoła Chrystusowego należy Urząd Apostolski, który później przyjął postać episkopatu, którzy biskupi są pełnoprawnymi następcami. Apostołów z Apostołem Piotrem na czele i tutaj prymat Piotrowy, pierwszeństwo biskupa Rzymu, który legitymuje się pochodzeniem od Szymona Piotra. Ale ta zbitka, Kościół to biskupi z papieżem, oczywiście papież jako biskup Rzymu, jako następca Piotra, ma prawo, a nawet obowiązek, zabierać głos w imieniu całego kościoła. On jest pierwszym, można powiedzieć, i nauczycielem wiary w całej wspólnocie Kościoła Chrystusowego na świecie. I on jest, jak widzimy to od iluś miesięcy, nieustraszonym obrońcą praw człowieka, na przykład na Bliskim Wschodzie. Nikt tak się wyraźnie nie upomina o prawo do życia i do wolności religijnej chrześcijan czy jazydów czy Kogoś innego w dzisiejszej Syrii, Iraku czy, czy w innym państwie Bliskiego Wschodu, niż czyni to następca Piotra. I w tym sensie rzeczywiście taka zbitka pojęciowa Kościół to biskupi z papieżem na czele, ma pewne znamiona prawdziwości, ale absolutnie nie odpowiada całej prawdzie o Kościele. Drugie nieporozumienie, które jeszcze częściej Zdarza się chyba nam wszystkim, siebie tutaj nie wyłączam, to jest utożsamienie kościoła z duchowieństwem. Kościół to po prostu księża. Oni. Czy w białych habitach, czy w czarnych, czy w sutannie, czy, czy bez. Stan duchowny to jest kościół. Skutek jest taki, taki oczywiście to jest nieprawdziwa, Definicja, określenie kościoła, ale skutek jest taki, że wierni świeccy, którzy stanowią 99 i trochę procent wspólnoty kościoła, postrzegają siebie na zewnątrz kościoła, wobec, wobec tego, że uznali, że, że, że kościół to, to, to personel, że tak powiem, kościelny, a więc duchowieństwo, siebie stawiają od razu automatycznie poza tak pojętym nieprawdziwie kościołem i y, ustawiają się w pozycji kibica, biernego widza, który się tak zwanemu kościołowi przygląda. I czasami klaszcze, czasami gwizdze, czasami tupie, ale to jest po prostu publiczność, która się kościołem nie czuje. To jest dramat. To jest... Y, Sytuacja, która nie może być akceptowana. To jest straszliwe zafałszowanie prawdy o Kościele. Ale ono sprawia, że zwłaszcza wtedy, kiedy jest, jest ta zbitka pojęciowa, Kościół równa się duchowni, jest proponowana w mediach, w internecie w, czy w telewizji, powoduje, że że człowiek ochrzczony, a więc wszczepiony w Chrystusa we wspólnocie Kościoła, zupełnie zapomina o swojej godności, o podstawowym obowiązku ochrzczonego. To nie jest przystępować sobie dla własnego zbawienia do sakramentów świętych, to nie jest pośpieszyć na pasterkę albo na wigilię paschalną. Na mszę świętą, bo taką mam potrzebę. Chrześcijanin ochrzczony jest po to, żeby wyznawał Chrystusa. Jeżeli on nie rozumie, że jest Kościołem, to, to jest tragedia. To jest po prostu sytuacja dramatycznie chora i to by tłumaczyło brak, właśnie brak zrozumienia natury Kościoła, kto to jest Kościół, Fałszywa odpowiedź na to pytanie powoduje, że chrześcijaństwo jest takie anemiczne. Że na przykład w Polsce pełno nas, a jakoby nikogo nie było. Że tak naprawdę, kiedy sprawa jest stawiana na ostrzu noża, kiedy jest zagrożona jakaś bardzo istotna wartość ludzka, wartość kultury. Czy choćby spór o krzyż, powiedzmy w parlamencie polskim, większość ochrzczonych nabiera wody w usta. Krótko mówiąc, nie wie po co przyjęła chrzest. Mówię to troszeczkę upraszczając sytuację, ale po to, żeby nasi widzowie razem z nami chcieli odkrywać cudowną tajemnicę Kościoła i nie pozwolili sobie na Niemądry, głupi luksus powtarzania pewnych kalek pojęciowych, pewnych zbitek, które nijak się mają do prawdy o Chrystusowym Kościele. Bo taka wizja, właśnie Kościoła, o której mówimy, błędna wizja, że Kościół to albo biskup, biskupi i, papi, i papież, albo tylko duchowieństwo, prowadzi do takiej polaryzacji, że wierni, właśnie tak jak tutaj ksiądz profesor. Wspomniał to kibice, którzy tylko przychodzą popatrzeć, mówiąc w cudzysłowie, na jakiś teatrzyk, a całym, sp całymi sprawami Kościoła mają zajmować się właśnie tylko duchowni. Oni mają walczyć o wspomniany Krzyż tutaj, który też jest tylko przykładem. Oni mają zajmować się ewangelizacją, a my przychodzimy tylko popatrzeć. Ewentualnie skorzystać z tego, co się nazywa oferta e, liturgiczna czy sakramentalna, e, czy uświetnienie, sakralizacja ważnych wydarzeń w życiu, na przykład narodziny dziecka i chrzest, oprawa uroczysta ślubu, małżeństwa czy na przykład uroczystość pogrzebowa, ludzie bardzo potrzebują, także ci, którzy już żywej wiary nie mają, potrzebują tego, żeby ktoś w sposób uroczysty. Nadał tym wydarzeniom decydującym, ważnym w życiu, jakiś klimat, chociażby klimat sakralny. Tak podchodzą na przykład do, do, do niektórych sakramentów ludzie, którzy już żywej wiary nie mają, nie tylko we Francji czy w Niemczech, ale także coraz częściej w Polsce. Ja chciałbym wrócić do tego. 20 ponad lat temu ojciec profesor Jacek Sali dominikanin e, napisał taki esej felieton dlaczego katolicy dystansują się od kościoła i on między innymi wskazał na to co tutaj poruszamy że kiedy pod pojęciem kościół rozumiemy tylko duchowieństwo to sprawa jest z jednej strony prosta oni i my e, oni są odpowiedzialni za wszystko. My tylko korzystamy, jeżeli mamy taką ochotę i taką potrzebę, z posługi tak zwanego Kościoła, ale jednocześnie jesteśmy w sytuacji, kiedy większość członków Kościoła, czasem nieświadomie, czasem można powiedzieć bez własnej winy, dystansuje się. Wobec tej wspólnoty, w której żyje Jezus Chrystus, a więc mamy do czynienia z gwałtem na Panu Jezusie. Mamy do czynienia z przekreśleniem tego, czego chciał dla swojego kościoła Jezus Chrystus. Mamy do czynienia z herezją, z odrzuceniem prawdy o Chrystusowym Kościele, do którego się należy nie przez sukienkę duchowną, nie przez śluby zakonne, ale przez pierwszy i najważniejszy, poniekąd jedyny sakrament, sakrament chrztu świętego. I to y, odkrywamy, można powiedzieć, od 50 lat od soboru, od drugiego soboru watykańskiego i widać, że ciągle nam się to nie udaje. Ja chciałbym Wskazać, że to może być też to nieporozumienie, o którym tutaj mówimy, to niezrozumienie, czym Kościół jest, kto jest tak naprawdę Kościołem, może wynikać z naszej Katechezy, z naszych kazań i ze stylu duszpasterstwa. W Polsce dzięki Bogu prezbiterów i biskupów nie brakuje. Co to znaczy? To znaczy, że większość tego, co określamy jako zwyczajne duszpasterstwo wykonują osoby konsekrowane, a więc prezbiterzy, siostry zakonne, zakonnicy. Często jest tak, że proboszcz, czyli mówimy duchowny, tak jakby pozostali wierni chrześcijanie nie byli duchowni, bo są, ale nawet w naszym razewnictwie w, w, w terminologii jest gdzieś przeświadczenie, oczywiście zakorzenione przez wieki, że to jest człowiek, ten duchowny, od spraw duchowych. I on się zajmuje kwestią taką, czy dachówki są całe na dachu, czy w domu katechetycznym spuczka działa, czy centralne ogrzewanie, czy ekran z pieśniami, czy organy organista. Wszystko jest w gestii księdza. Właściwie jest odpowiedzialny za całość życia parafii. Czy musi być tak? Nie. Dlaczego tak jest? Bośmy no, przeżywali przez setki lat, można powiedzieć, czasami śmiertelne zagrożenie dla Kościoła. Tak było przez, przez kilkadziesiąt lat realnego socjalizmu. Muszę o tym powiedzieć, dlatego że brak zaufania do wiernych świeckich nie brał się znikąd ze strony księży, ale z bardzo konkretnej Prawdy. W niektórych przypadkach najbliżsi współpracownicy świeccy, proboszcza, księdza, prezbitera, to byli tajni współpracownicy służby bezpieczeństwa. Kiedy byłem na studiach na Kulu, mieszkałem w parafii Kazimierzówka koło Świdnika, gdzie, jak się później okazało, Pan Organista, emeryt, był czynnym oficerem służby bezpieczeństwa. Chodziło dokładnie o to, żeby infiltrować życie kościoła od środka, wstawiając ludzi, którzy służą systemowi. Świadomość ze strony księży przez te 30-40 ponad lat, że Wśród ludzi świeckich, także tych najbliższych, najbardziej pobożnych, zaangażowanych w życie wspólnoty parafialnej, mogą być i z pewnością są podstawieni, współpracownicy komunistycznej bezpieki nakazywała daleko idącą ostrożność i nieufność. Jeśli sobie uświadomimy, że służba bezpieczeństwa pozyskała także współpracowników nielicznych, bardzo nielicznych. Ale szantażując na rozmaite sposoby, także wśród prezbiterów i, i zakonników i sióst zakonnych, to możemy sobie wyobrazić, jak ta mentalność oblężonej twierdzy zdominowała życie Kościoła w Polsce i jak w momencie kiedy pojawiła się wolność po roku 89. Bardzo trudno było zasiedziałym w tym zagrożeniu księżom, ale także wiernym świeckim, którzy się przyzwyczaili do bierności, do właśnie takiego siedzenia w ławce niech on się martwi. Do, bo to bardzo wygodne. To jest historia wygodna dla obydwu stron. Ja, ksiądz, odpowiadam za wszystko, wy nie odpowiadacie za nic. Ewentualnie możecie mi pomóc finansowo, no i przez modlitwę robić to, co ja robię dla Was. Poczucie, że ksiądz robi wszystko dla parafii, a parafianie jakoś tam go wspierają. To wygodne. Niestety. Nie jest to zgodne z prawdą o naturze kościoła. I tutaj, jako kościół, który żyje w Polsce, mamy. Poważne zapóźnienia, co wcale nie znaczy, że, że musimy od razu wchodzić w jakiś stan alarmowy i przekonywać się, że należałoby w Kościele w Polsce wprowadzić na przykład mechanizmy demokratyczne. Co więcej, powiedziałbym, że to nieodkrywanie, czy to wygodne bycie biernym. W kościele charakterystyczne dla sporej grupy naszych wiernych świeckich wiąże się z brakiem solidnej formacji tychże wiernych. To jest, można powiedzieć, jakiś grzech zaniechania, albo nawet niezdolność prezbiterium i hierarchii kościoła w Polsce do tego, żeby żeby wiernych świeckich uczynić współobywatelami świętych, jak mówi Pismo Święte, jakby powiedział Paweł Aposto. I to nigdy nie było tak proste i jasne, żeby zawsze się w stu procentach udawało, niemniej kiedy pytamy o przyczyny, dla których katolicy dystansują się wobec tak zwanego Kościoła fałszywie pojmowanego, to odpowiadamy właśnie dlatego się dystansują. Że się Kościołem Chrystusowym nie czują albo czują się nim za mało. I nie jest to tylko, że tak powiem, ich wina i ich problem, to jest problem także formacji katechezy, kaznodziejstwa i stylu partycypacji w odpowiedzialności za wspólnotę parafialną czy modlitewną, czy inną. W Kościele osób świeckich. Tutaj mamy wiele do, do zrobienia, ale mamy też czym się pochwalić. W latach 50. właśnie w Polsce pojawił się, nie waham się tak powiedzieć, święty charyzmatyk, świąt Franciszek Blachnicki, który miał pomysł rozpracowany na całą formację chrześcijańską, liturgiczną eklezjalną, biblijną dzieci, młodzieży na wszystkich etapach ich rozwoju, który nazywamy program oazowy, to się wspaniale sprawdzało. Setki tysięcy naszych widzów, już jako dorośli, moich rówieśników, trochę młodszych, przeszło przez formację oazową. To był ogromny skarb, szkoda, żeśmy go w latach 80., 90. i kolejnych trochę zaniedbali ale właściwie można powiedzieć to chyba jest jedyne co oprócz Jana Pawła II tak na serio biorąc jako kościół który żyje nad Wisłą wnieśliśmy jako wiano do kościoła powszechnego żaden kościół lokalny na świecie takiego programu jak opracował jaki opracował ksiądz Franciszek Blachnicki sługa Boży nie skomponował, nie wymyślił. Coś, co może także dzisiaj być wspaniałą drogą do, do solidnej formacji chrześcijańskiej. Formacji do bycia w Kościele, do brania odpowiedzialności za Kościół. Nie tylko przez, jak powiedzieliśmy, tak zwaną hierarchię, czyli przez duchowieństwo, ale przede wszystkim przez wiernych świeckich. Ostatecznie bowiem... Prawdziwa dynamika i świętość życia w Chrystusowym Kościele rozkwita wtedy, kiedy wszyscy ochrzczeni żyją tym charyzmatem, i tym wezwaniem, który został im dany, a nie, nie delegują, można powiedzieć, powołania do świętości, tylko do Stanu Zakonnego czy, czy do prezbiterium. Właśnie ta wspomniana oaza. Tutaj przez księdza, profesora, swoją formację kończy tym, że każda z osób ma znaleźć swoje miejsce w kościele, ale nie po to, by obserwować czy kibicować, mówiąc w cudzysłowie ale by właśnie w kościele działać. I myślę, że już po tym pierwszym odcinku naszych tych spotkań eklezjalnych czyli tych spotkań, o których będziemy, w których będziemy mówili o kościele można powiedzieć, że jest to temat gorący. Więc nie pozostaje bardzo ciekawy i można powiedzieć w jakim sensie jednak rozstrzygający o naszym zbawieniu, dlatego że kto naprawdę żyje swoim kościelnym powołaniem, ten żyje pełnią chrześcijańskiego wezwania, pełnią Chrystusa. Czyli nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić naszych widzów na kolejne jest... nasze odcinki. Dziękuję księdzu profesorowi, dziękuję naszym widzom z panem Bogiem.